liczę na wygraną, nie wiem co będzie, ale jak przegram, to chyba się załamię. Trzymała się tak ekspresowego. Ja miałam taką nadzieję. Taro, jesteśmy już po walce Macieja GSP i Boskiego Romana. Jak oceniasz tę walkę? Typowałem, że Boski Roman wygrał. Lepiej się przygotował po prostu. Było widać. Przed walką, jak samo poczucie? Bardzo dobrze, myślałem, że się będę stresował, ale na chwilę obecną jeszcze stresu nie ma. Kał zrobił wrażenie, to będzie chyba knockout wieczoru. Możliwe, bardzo możliwe. Spodziewać chcę galę podsumować. Wszystko było good, wszystko było git, byłoby idealnie, ja byłam najlepsza. Zwycięski Mułaboj, jakie to samo uczucie? Dobrze, cieszę się, że wygrałem, aczkolwiek to była bardzo ciężka walka. Marcin Najman, po gali MMA, VIP 4, jak samo poczucie? Wszystko okej. Okay. Można powiedzieć, że już jesteśmy na afterze? No, tak, afterek już jest. Polski po gali MMA VIP 4, dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Panie Mirosławie, jak samo poczucie po walce? Dobra, jest super. Marcin Najman pana oceniał bardzo dobrze. No to cieszę się, no, starałem się, żeby było dobrze. No wyszło jak wyszło, nie wiem. Przerwał sędzia, nie mi komentować. Nie czuję się oszukany, nie czuję się pobity. Mam już zapewniony rewanż, także zobaczymy wtedy. I tu już powiedziałem, że będzie bez sędziego, oczywiście, znaczy sędzia ma być, ale nie ma przerywania walki, że ktoś się zachwieje, czy nie zachwieje, tylko albo jest knockout, albo sam odklepie.